Witam i tam ponownie w Ghost of Tsushima i zaczniemy sobie od moich ulubionych, legendarnych, mitycznych opowieści. Sześć ostrzy Kojira. Będziemy mieli tutaj zbroję Kenseya. Oczywiście mamy jeszcze drugą odblokowaną, tą mityczną opowieść z tańcem gniewu. To myślę, że można zrobić następnym razem albo nawet w tym samym odcinku. Dlaczego nie? Także teraz zbroja Kenseya. Ciekawe jak wygląda, ciekawe jakie będzie miała zdolności. No i jaka opowieść przed nami, także łapa w górę, subik, kto czeka na kolejne odcinki i seria wam się podoba. No i zobaczmy co tu się wyprawia. Jest nasz muzyk. Panie samuraju, proszę. Dobrze. Co się dzieje? Demon mnie zabije, jeśli nie opowiem ci jego historii. Nie marnuj mojego czasu. Demony to tylko legendy. Nie ten. Nazywa się Kojiro i nie może umrzeć. Dawno, dawno temu Kojiro był roninem słomianych kapeluszy. Tak przerażającym, groźnym i żądnym krwi, że jego bracia zwrócili się przeciw niemu. Od świtu do zmierzchu dziesiątki słomianych kapeluszy walczyło z Kojirem. Pokonał ich wszystkich. Ci, którzy uciekli, wydalili Kojira ze swych szeregów. Jednak nigdy nie śmieli się z nim mierzyć. Duchy śmierci były pod takim wrażeniem Kojira, że pobłogosławiły jego zbroję. Od tamtej pory jego ręce miały walczyć niestrudzenie. Nie jest on już zwykłym człowiekiem, lecz legendarnym zabójcą. Kiedy słomiane kapelusze zdradziły nasz lud i dołączyły do Mongołów, powitały Kojira z powrotem w swych szeregach. Pięciu roninów dołączyło do niego i poprzysięgło cię zabić. Fantastyczna historia. Kojiro będzie chciał na mnie polować. Będę uważał. Nie ma potrzeby, panie. Chciałby stoczyć honorowy pojedynek. Ten przywilej zdobędziesz, gdy zawalczysz z pięcioma słomianymi kapeluszami, którzy mu służą. Przyjąłem wyzwanie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Więc wiesz, że są rozproszeni po okolicy. Użyją niewinnych, aby cię przyciągnąć. No tak. Zakończę to i dopilnuję, aby Kojiro zginął, jak powinien lata temu. Uważaj. Nigdy kogoś takiego nie spotkałem. Może nawet nie być człowiekiem. Ale mega. Ej, to wiecie co? Zrobimy to. Sześć ostrzy Kojira, mamy pięciu słomianych kapeluszy i on, nie? Okej. Ukończono. Tu mamy kolejnego. Ja sobie odblokowałem te pojedynki, szczerze mówiąc. Tu mamy kolejnego. I tu jest jeszcze jeden. No i super. No i super, no to idziemy. Idziemy sobie zawalczyć z tymi roninami. Oni są naprawdę mega szybcy. Trochę mi ten pojedynek oczywiście przypomina ten, który był na końcu pierwszego aktu. Oczywiście. Ryudzo mówił, że jesteś najlepszym szermierzem. Postanowiłem to sprawdzić. Dawaj do walki. Lepiej byś zrobił, gdybyś mu uwierzył. Walczę, odkąd nauczyłem się chodzić. Tylko z tobą mogę się jeszcze zmierzyć. Pojedynek wśród pajęczych lilii. No, pięknie, zrobimy. Te pojedynki fajnie, żebyście też zobaczyli, bo one są no po prostu epickie. Jedyne w swoim rodzaju. Kapelutek masz fajny, ale ja mam bonusy. Inne bonusy. Szermierza sobie też na maksa już ulepszyłem. Tą postawę kamienną, jeśli się nie mylę. Kamienną. Ryuzo rzeczywiście mówił prawdę. No. Żebyś wiedział. Ryuzo.
Tutaj nie ma żadnych sztuczek. Nie wiem, czy ten taniec gniewu by mi się tu nie przydał, ale on był tam na większą liczbę przeciwników chyba, nie? O kurde. No, wściekł się. Zrobimy jakąś super akcję, na przykład taką. Dobra, już wiem jak to zakończyć. Tak. A, dokładnie. Weszło. Weszło, proszę państwa. Ach, tą krew tak zrzucił. Fantastyczne, fantastyczne. Dobrze walczyłeś, ale to koniec. Może tutaj nie dostajemy jakiejś nagrody większej, no to teraz już mi się to wszystko łączy, nie? Po prostu jest to quest do naszej opowieści. I tutaj pod wodospadem już wcześniej byłem sobie zeksplorować, ale oczywiście nie walczyłem. Żebyście też to zobaczyli. Sceneria jest wyjątkowa. Tutaj po prostu mogliśmy sobie z tamtej góry zlecieć tutaj spokojnie do wody i nic się nie stało. Już mieliśmy odblokowane. Panie Sakai, taka ciekawostka. Dziękuję za przyjście. No mało hartu mamy. Niezwykłe, niezwykłe. Tryb Kurosawy też wam pewnie pokażę na koniec, ale to jeszcze daleko, daleko, nie? Tutaj ten tryb by zrobił naprawdę wrażenie. Ale tak całą grę to jednak dosyć ciężko, bo nie mamy też kolorów i tak dalej, ale... Tak, to jest okej. Że rozumiesz. Super. To tylko moja praca. Na te trzeba uważać, ale kurczę, to powinno wejść. Tu będzie ciężko bez hartu. Kurde, że to nie wchodzi. Aha, bo to jest ten mocny cios. Ten ostatni spoko, ale ten mocny to już nie, nie? On nie jest do zablokowania. A ten spoko. Mam nadzieję, że rozumiesz. To tylko moja praca. Na zdrowie trzeba mieć. To jest niezłe kombo. Raz. Teraz czerwone rzuci. Ojej. Yeah!
Pójdę w parowanie trochę. Poszło. No, ten był dosyć mocny. Może za szybko tutaj przyszedłem. Ale też no niech będzie wyzwanie, nie? Przynajmniej w takich pojedynkach więcej się dzieje, jeśli chodzi o taką fajną zabawę jeden na jeden. W takich wiadomo, że obozach też nie chciałbym, żeby tak jakoś bardzo długo te walki trwały. Więc jest nieźle, Teraz tak, tu mamy ostatniego. To wiecie co? No spróbujemy troszkę się poprzechadzać, bo też eksploracji nie macie jakoś tak bardzo, bardzo dużo na odcinkach. Ja wiem, że gram sobie troszkę poza nagraniem, bo jest tego naprawdę mnóstwo. Tutaj! Gdybym wszystko pokazywał, no to oczywiście, że mielibyśmy wkrótce odpoczniemy jakieś 150 odcinków. Ale no takie wiecie, eksploracyjne rzeczy, czy jak już mamy odkryte jakieś miejsca, no to już robię później. Dobra, polecimy tam. Bambusa mam na maksa, więc warto jakieś tam łuki poulepszać. Myślę, że jakoś tutaj damy radę, co? Czy będziemy zjeżdżać? Dobra, spróbujemy zjechać już od razu. Lubię już tą linkę, już trochę ogarnąłem, jak tam to wszystko działa. Zobaczmy. Jesiennych liści, ale może być sceneria, co? Ale może być sceneria i później jeszcze ten przecież ostatni wojownik. Jeszcze przecież ten ostatni wojownik zostanie. Szybciej, Sora! O, i widzę, że coś tam na trakcie się dzieje. Samotna latarnia. Okej, okay, tego nie musimy teraz robić. Oszołom wrogów mocnym atakiem. Kurczę, ale tu pięknie. Ale ta część jest piękna. Nie wiem, czy on tam. Szukacie mnie? Czy on tam gdzieś na dole nie jest? Ale piękna sceneria, no nie wyczymie tego. I właśnie chciałbym zdobyć jego zbrojkę, żeby troszkę pochodzić właśnie w takim Roninie. Może nawet bym do kapelutka wrócił, co? O, i tutaj trochę hartu. Już jest okej. Teraz możemy lecieć. Bo to był drugi z rzędu nasz kapelutek, nie? No na razie ta zbroja oczywiście, że jest najlepsza na takie walki, bo jednak troszkę mam zdrowia, jednak tutaj bonusy, zobaczcie jakie są, nie? Premia do zdrowia olbrzymia, mamy oszołomienie i no, może samuraja jest troszkę lepsza, ale tu mamy ogromną premię, więc no jednak jest to dobre, nie? Patrzcie tam w ogóle jaka. Serio? Tam jest jakaś zima czy co? Patrzcie tam, jak biało. Ruszamy, Sora! What the hell? Dobra, mam nadzieję, że gdzieś tu jesteś. Oj, jesteś. Może samurajską? Samurajska jak tam się ma? No, w sumie to jest lepsze. Do walki to jest lepsze. No patrzcie, że pasuje ta Gosaku. I pasuje. Nareszcie. Długo musiałem na ciebie czekać. Bardzo pasuje. To szaleństwo. Nie jesteś wojownikiem, tylko rzeźnikiem. O to chodzi. Dalej, Sakai. Długo na to czekaj. Czekałem.
Ale tamta lokacja mnie intryguje, tam jest, kurczę, śnieg. Tam jest, proszę państwa, śnieg. Chyba ta najpiękniejsza, co? Te jesienne liście tak robią ten klimat. Bo jeszcze te pierwsze gameplaye były właśnie w takiej scenerii. Mieliśmy takie pojedynki. To było mega. Dawaj na ring. O kurde. Kurde, jakie on ma ciosy. Pozwoliłem sobie zadać kilka ataków, bo właśnie teraz, zobaczcie, ale jestem teraz. Dostaję sporo tego harpy, nie? Ale super te liście. Każdy ma inny styl troszkę, nie? Kurde. Nie wierzę. Może bym trochę poparował, ale tych czerwonych się nie da, nie? Ojej. Jest mocny. To jest chyba najlepszy taki lamerski sposób, ale... No dobra, ten powiedzmy, że był najłatwiejszy, ale mieliśmy bardzo dużo hartów, więc... No jednak to robi... Bardzo, bardzo dużo. Super. Super, mieliśmy trzeci pojedynek, dwa już były wcześniej. I jeszcze teraz z mistrzem, co? Muszę znaleźć tego, który nasłał na mnie Ronin. Sześć ostrzy. Gdzie ty jesteś? Ten muzyk w Zatoce Umugi może wiedzieć, gdzie jest Kodziro. No, czyli tutaj do niego. Ależ super. No to tak samo mieliśmy tą mityczną z Gosaku i tak samo z tym. No ciekawe jak ta ostatnia. Jeśli też coś będzie do wyzwolenia albo do ogarnięcia, no to wolałem te pierwsze, bo one miały początek i koniec i też była fajna historia. A tutaj no, byłoby to na jedno kopyto, ale to wiemy. Pan Saka, jak to wie? Dzięki Bogom! Słomiane kapelusze Kodzira już nie żyją. Już o tym wie, panie. Mówiłem, że to nie jest zwykły człowiek. Znów go widziałeś. Powrócił. Powiedział, że zasługujesz na śmierć z jego ręki. Będzie czekał w jaskini przy klasztorze Omi. Terytorium mego rodu. Pożałuję tej zniewagi. Nie walcz z nim. Jego zbroja ma w sobie moc demonów. Bitka nawet go nie zmęczy. Przekonamy się. I przekonamy się. Ja muszę to zobaczyć. Ale mega. No i gdzie to jest? Tutaj, no to mamy. Mamy w klasztorze odblokowany. Dlatego czasami właśnie sobie eksploruję, żebyśmy mieli też ładną ciągłość na odcinku. Wiadomo, że to mnóstwo czasu zajmuje, więc im dłużej bym później musiał ogarniać, no to też mniej odcinków by było, nie? Jasna sprawa.
tutaj co? Ptaszek, co tam masz? Ciekawe. Dobra, zobaczmy w drugą stronę. Gdzieś tam bym musiał wejść po prostu. On jest tutaj. Ależ to będzie ciekawe. Ohoho! Pan Sakai! Nareszcie. Muzyk mówił, że masz demoniczną zbroję, Kodziro. Wierzysz mu? Powinieneś pozostać tylko legendą. To jest talar? Czy to jest talar? Pojedynek na tafli świętego światła. Rozpływam się, ludzie. Jest fantastyczny klimat. No, dzieło sztuki, nie ta gra, zdecydowanie. Zaczynamy. Jakie masz ciosy? Masz tego zdrowia, co? Dobra. Na razie lamersko. Ale no, on będzie mega mocny, więc... Zabiłem 1000 mężów! Każda śmierć była słodka. Muzyk miał rację. Jesteś demonem. Demon Kappa. No na razie trzeba lamersko, no niestety. Bo on jak mi pociągnie, to będzie lipa. Dobra. Ale wiem już, jak mniej więcej walczyć. No wiadomo, że nie jest to aż tak widowiskowe, ale cóż. Parowanie ładnie weszło. No i co? I lipa. Zlekceważyłem, chciałem wam pokazać coś lepszego. Nie da się. Jest mega mocny. Będziesz tym, który mnie zgładzi? Tego właśnie chcesz? Ostatnie chyba, co?
No, ładnie poszedł, lamersko, ale poszedł. Fajna walka. Bardzo trudna na pewno, gdybym trochę poszalał. Ale zobaczmy. To tyle? To tyle. Ciekawe, do czego bonusy mamy. Zbroja Kenseya. Strój strumiennego kapelusza znanego z przebiegłości i sprytu. Zwiększone 15% przyrost hartu ducha. Fajne to. Broń ducha zadaje o 15% więcej obrażeń. Zadawane obrażenia bronią ducha powoduje, że cel zadaje... Ja wiem, czy to jakieś takie super mega, ale pochodzimy w tym, nie? Pochodzimy, ja bym jeszcze zobaczył, jakie są kolorki później do tego. Opaska Kenseya. No dobra. Ale to tu bym musiał mieć... takie. No są oczywiście dostępne. Przyrost hartu. A! No widzicie? O tym myślałem. Jak robiłem strój. O tym myślałem. To jest ten strój w sumie taki... też z takiej drugiej okładki jakby, nie? Tylko czerwony on był. No to dobra, jesteśmy w stanie zrobić ten... strój, który miałem na początku. No to okej. To fajnie, to zrobimy. Zrobimy i ja też w jakimś odcinku później ubiorę. No to dobra. Idziemy zrobić, wiecie co? Ciekawostka. Co my tu jeszcze mamy? Może coś ciekawego? Ale bitwa niezła, nie? Bambus. Bitwa niezła, trudna. I teraz tak, tu mamy ogarnięte. Kupiec, to pewnie tam będzie się wszystko działo później. Kupiec tu jest, zbrojmistrz. Jeszcze bym potrzebował... o, tutaj jest wszystko. Zrobimy sobie. Tylko, czy będzie miał czerwone? Jeśli nie, no to będę musiał gdzieś szukać. Do tego Kenseya. Gdzie jest jakiś z barwnikami? Ciężko powiedzieć. Szukam pana z barwnikami. A tutaj co jest do ogarnięcia? Kurczę, na katanę mi brakuje tu 9, to nie. Tam jest na ten pancerz, spoko, tu jest na łuk. Gdzie jest jakiś handlarz? Dobra, tu jest. Ciekawe, co będzie miał. Moje towary są skuteczne. Barwniki do pancerzy. No dobra, tu jest tego. Gosaku i ubranie Ronina on ma tylko, tak? No to bieda. Żegnaj. Zawsze służę po... Wiecie co? Jeszcze się tutaj przecupniemy. Ciekawe, czy każdy ten kupiec ma takie same? Aż chyba sprawdzę. Szczerze to muszę to sprawdzić. Też żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. Wypatruj lisów. Bo najlepiej do takiego, nie? Tutaj w obozie. Jest najszybciej. Ciężko ostatnio idzie handel, panie. Oj, nowe ma. Zbroja Kenseya. Czerwone. Jest. Tak, to jest to. Cokolwiek wybierzesz, pomoże nam. To jest to. Mam nadzieję. Zapewnia spokój. Okej. I teraz jeszcze tutaj sobie weźmiemy dary. To jest to, proszę państwa. Zbroja Kenseya.
tam brak i tu bym musiał jakiś kapelutek kupić, nie? W sumie jest czerwony, też spoko. Pech mistrza. Zdrajcy, no tu jest tego. Dobra, może być taki. No i robimy nasz cosplay, ludzie. Może się uda. Czyli to jest ten strój. Ja tak właśnie szukałem, gdzie to może być, bo to nigdy nie było tego idealnego, nie? Ale... Kenseya. No i tu będzie to. To zapewni ci ochronę. A trzeci jak wygląda? A on ma takie coś. No ale dobra. Mamy, proszę państwa, mamy to. Mamy to. Następnym razem lecimy w cosplayu. I trochę sobie pogramy w ten sposób. Ale jazda. Ale jazda, jest. Proszę państwa, jest ta linka. Tutaj te na ramienniki, kapelutek. I jest na czerwono. No i taki strój był też pokazany, z którego wzorowałem ten mój, który jest na awatarze i na banerze. Fajnie to, fajnie spotkać, bo jednak dopiero w tym momencie było to możliwe, nie? A namęczyliśmy się naprawdę sporo z tymi Roninami. Więc myślę, że na razie tyle. W tym odcinku możemy sobie jeszcze takie coś zrobić, żebyście mieli trochę eksploracji. Ależ ciekawie. No jaram się, bo myślałem, że tego nie znajdę, że to jakieś ukryte i w ogóle ten czerwony barwnik. Fajne. No jest fajne. No to przynajmniej mamy pretekst, żeby wrócić do naszego cosplayu. I troszkę możemy sobie zrobić oczywiście zadań jeszcze pobocznych. I tutaj spokojnie jeszcze tą mityczną. Ogarniemy sobie poboczniaki i wtedy na podróż Gina możemy polecieć. No jest ciekawie. Co my tu mamy? Jeszcze prowokacja. Oj. Dostałem w pysk? Serio? Nie jest dobrze po tych wszystkich walkach. Nie jest dobrze, ja tu zginę. Dobra, jest okej. Nie zginę, spokojnie. Dobra, jest wieśniak. Wszystko będzie dobrze. Ale jazda. No ciekawie, udało się to odnaleźć. Zabili mi całą rodzinę. Przykro mi. Gdzie to się stało? Na rozdrożu. Łapią tam wszystkich. Kto jest za słaby na niewolnika, ginie. Idź opłakiwać rodzinę. Zajmę się Mongołami. Dobra, dzięki za info. Widzę, że Lisia Nora tu jest, a tu jakiś obóz, co? Kolejny obóz, przynajmniej wiemy gdzie są, ale czerwono naprawdę na tej mapie. Tych obozów w ogóle nie robiłem. W drugim akcie. No i na koniec naszą Lisią Norę ogarniemy. Fajnie, fajnie. Tutaj ta kustomizacja postaci jest naprawdę spora. Co chwilę coś dostajemy, a przecież pancerz Sakajów jeszcze, nie?
Kwiatki się przydadzą. No i cóż. Okej, mamy zwiększenie mocy talizmanu. Co to oznacza? Że tamten talizman się zwiększył, tak? Średnia premia. O! Do obrażeń w walce i w zwarciu. No super. To tam mi się zwiększa. Tym pięknym akcentem będziemy kończyć. Myślę, że kto dotrwał do końca, niech napisze cosplay, łapa w górę, subik i widzimy się następnym razem w kapelutku i zrobimy sobie jakieś kolejne fantastyczne zadania. Także myślę, że dzisiaj jeszcze kolejne odcinki. Do następnego. Hej, hej, hej.